Nim obejrzysz do końca ten materiał, chciałbym podkreślić, że na tym kanale nie polecamy zjadania muchomora czerwonego, a nasze materiały mają wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny. Dzisiaj będzie już czwarty odcinek o muchomorze czerwonym. Poprzednie filmy o muchomorze czerwonym bardzo się Wam spodobały, bardzo Was zainteresowały, były szeroko oglądane, lajkowane, udostępniane, dlatego postanowiłem, że czas nagrać część czwartą o muchomorze czerwonym, bo jest to temat rzeka. Pamiętaj, że jeżeli podobają Ci się nasze materiały, to możesz wesprzeć ten kanał, chociażby kupując dowolne produkty na Allegro z naszego linku afiliacyjnego. Ale zachęcam także do zakupu naszego atlasu roślin. A jeżeli chciałbyś się dowiedzieć czegoś więcej na temat natury, to poważnie rozważyłbym zasubskrybowanie tego kanału. Dzisiaj będzie o tym, czy muchomor czerwony ma zdolność do uszkadzania wątroby oraz co ma ten temat wspólnego z jadalnymi kurkami, czyli pieprznikiem jadalnym. Za wejście do tego tematu niech posłuży nam wpis starego Zgreda. To nie ja nazywam tą osobę starym Zgredem, tylko on o sobie tak sam mówi. Zresztą ma swoją stronę internetową, swojego bloga, który się nazywa Oupa Stary Zgred. Napisał artykuł zatytułowany Amanitkowa Nowomoda, którego przeczytałem, bo został gdzieś tam na jakiejś grupie udostępniony. Jeżeli ktoś z Was nie wie, to stary Zgred przez wiele lat zajmuje się ziołami. Przez jedne osoby jest bardzo ceniony ze względu na ogromne pokłady wiedzy, zaś z drugiej strony szczerze nienawidzony za swoją bucowatość. Ja osobiście też miałem z nim bardzo nieprzyjemne doświadczenia. Uważam, że jest skrajnie nieciekawym człowiekiem, który tylko wszystkich atakuje i uważa, że wszystko, że pozjadał po prostu wszystkie rozumy, zachowuje się po prostu jak stary Zgred, jak sam zresztą o sobie mówi. Pod moimi filmami, pod moimi postami też pisał jakieś różne dziwne, wydumane rzeczy, które nigdy nie były uargumentowane merytorycznie, a zawsze były tylko i wyłącznie personalnym atakiem. A co ja, moi drodzy, robię z takimi ludźmi? Oczywiście kasuję ich ze swojego życia, kasuję toksyczne osoby ze swojego życia, zatem wyłączyłem mu możliwość komentowania moich filmów oraz zablokowałem go na Facebooku. Domniemywałem, co ma na temat muchomora czerwonego do powiedzenia, no i oczywiście przyczepił się do amatoksyk. Amatoksyny zawierają się w wielu gatunkach muchomora, szczególnie w muchomorze sromotnikowym i powodują uszkadzanie wątroby. Oczywiście, jeżeli chcecie przeczytać cały artykuł, to rozwincie opis tego filmu, tam znajduje się źródło. A teraz kawałek zacytujemy. Podstawowymi aktywnymi substancjami chemicznymi w Amanita muscaria są muscymol, kwas ibotenowy oraz śladowe, tutaj chyba był błąd, prawdopodobnie śladowe ilości, amatoksyn zakłócających syntezę białek, przez co powodują niewydolność wątroby. Obecność śladów wysoce śmiercionośnych amatoksyn i fallotoksyn, typowych dla muchomora sromotnikowego, została potwierdzona przez wielu badaczy. Te słowa niech nam posłużą za wejście do tego tematu. Cały artykuł jest napisany, bym powiedział, całkiem ok, szczególnie, że podane są źródła. Jest podanych aż 10 źródeł. Zadałem sobie trud, żeby wszystkie te źródła przeczytać i sprawdzić, czy w muchomorze czerwonym faktycznie znajdują się amatoksyny. Na swoim blogu artykuły ułożył od najstarszych do najnowszych. My zaczniemy od artykułów najnowszych. Artykuł pierwszy z 2021 roku. O uszkodzeniach wątroby zbyt wiele się nie doczytałem, ale był przywołany przypadek człowieka, który zjadł pół kilograma grzybów, właśnie Amanita muscaria, czyli muchomora czerwonego, i wylądował ze śpiączką w szpitalu. Został wypisany po 4 dniach. Ale teraz cytat. Słynnym przypadkiem jest przypadek hrabiego Achillesa de Veci, włoskiego dyplomaty rezydującego w Waszyngtonie, który zmarł w 1897 roku po spożyciu dużych ilości grzybów. Właśnie chodzi o Amanita muscaria. I tutaj jest odwołanie do kolejnego artykułu, który właśnie pisze szerzej o tym zatruciu przez tego włoskiego dyplomatę. Okazuje się, że ten włoski dyplomata zamiast najeść się jadalnego muchomora cesarskiego, najadł się muchomora czerwonego i po prostu przyrządził te grzyby tak samo, jak się przyrządza inne grzyby jadalne, czy to te grzyby ugotował, usmażył. Nie było to doprecyzowane, ale z całą pewnością zjadł bardzo dużo tych grzybów. W każdym razie umarł. Przechodzimy do drugiego artykułu, który podaje Zgred z 2020 roku.
Znów o toksyczności na wątrobę zbyt wiele się nie doczytałem, ale jak czytamy. Odkrycia sugerują, że Amanita muscaria oferuje dużą wszechstronność korzystnych efektów w ochronie komórek, a zwłaszcza neuroprotekcji, kardioprotekcji, hepatoprotekcji, czyli ochrony na wątrobę, co ciekawe, w procesie zapalnym, stresie oksydacyjnym, a nawet może przyczynić się do rozwoju nowych leków. Negatywne skutki wymagają również nadzorowanych i ostrożnych badań z ostrożnym podawaniem jego aktywnych związków, zwłaszcza muscymolu. Mimo to mikroterapia okazuje się być bardzo obiecującym obszarem dla przyszłych badań, ale potrzeba wielu eksperymentów, aby potwierdzić przydatność Amanita muscaria i jej związków zarówno samych, jak i w połączeniu z istniejącymi terapiami. Artykuł ten przywołał też badania, w których okazało się, że u szczurów zmniejsza się zachorowalność na raka żołądka po podawaniu właśnie tego muscymolu. Przechodzimy do trzeciego artykułu z 2018 roku i oto co czytamy. Rodzaj Amanita obejmuje około 600 gatunków, w tym 9 znanych gatunków trujących, zawierających amatoksyny i wiele gatunków jadalnych bez amatoksyn. Znów brak informacji o Amanicie muscaria. W czwartym i piątym artykule z 2017 roku znów nie znajdziemy żadnych informacji na temat toksyczności na wątrobę Amanity muscarii. Przechodzimy zatem do artykułu 6 z 2015 roku. Znów o toksyczności na wątrobę zbyt wiele się nie doczytałem, ale można przeczytać inne ciekawe rzeczy, na przykład takie, że preparaty z muchomora czerwonego stosowane zewnętrznie mogą mieć potencjalne właściwości przeciwzapalne. Czyli te wszystkie maści, nalewki, które wszyscy polecają, no gdzieś prawdopodobnie, być może przypuszczalnie, podkreślam przypuszczalnie, mają prawo działać. Nie opisano dotychczas u ludzi szkód narządowych związanych z używaniem muchomora czerwonego, jednak badania na zwierzętach sugerują możliwość uszkodzenia układu nerwowego, w tym mózgu, w przypadku powtarzalnego spożycia muchomora czerwonego. Zatem ciągłe spożywanie muchomora czerwonego no może mieć tutaj jakieś negatywne działanie, ale nie na wątrobę, tylko na inne obszary naszego organizmu, co zresztą nie dziwi, bo tak działa wiele używek, tutaj na przykład konopie indyjskie. W artykule 7 z 2013 roku znów są opisane zatrucia, ale nie Amanitą muscarią, a innymi gatunkami z rodzaju Amanita. Zaś w artykule 8 z 2012 roku jest nawet przedstawiona tabela, w której wskazuje się, jest podział różnych na różne muchomory i wskazuje się, jakie mają właściwości. Amanicie muscarii nie przypisuje się zawartości amatoksyn, za to przypisuje się właściwości psychoaktywne, tylko i wyłącznie. W artykule 9 z 2006 roku czytamy zaś, że za śmiertelne zatrucia grzybami z rodzaju Amanita odpowiedzialne są wyłącznie amatoksyny. No i w artykule jest szczegółowy opis działania amatoksyn, ale znów nie ma informacji o Amanicie muscarii. No i przechodzimy do artykułu 10, czyli do artykułu ostatniego z 2001 roku, gdzie podaje się, że toksyczne są inne gatunki muchomora, ale nic o Amanicie muscarii znów nie znajdujemy. Okazuje się zatem, że źródła podane przez starego Zgreda nie opisują toksyczności na wątrobę przez Amanitę muscarię, zatem skąd on te informacje wziął? Zadałem sobie trud, żeby pomimo tych jego źródeł poszukać także własnych źródeł i zaczerpnąć wiedzy, czy w końcu muchomor czerwony faktycznie zawiera amatoksyny i czy w ilościach, które mogą spowodować uszkodzenie wątroby. Zatem przechodzimy do artykułów z moich źródeł, przechodzimy do artykułu z 2005 roku i oto co czytamy. Uwzględnia się możliwość występowania w Amanita muscaria, amatoksyn i falotoksyn, typowych toksyn dla muchomora sromotnikowego. I tutaj jest podany odnośnik do kolejnego artykułu, bo oczywiście te informacje mi nie wystarczają, więc przechodzę do tego artykułu, na który ten artykuł się powołuje. To co tam jest napisane konkretnie? No to czytamy. Możliwe występowanie w Amanita muscaria, amatoksyn i falotoksyn typowych dla muchomora sromotnikowego było początkowo dyskontowane. Jednak bardzo czułe metody detekcji wykazały ślady amatoksyn. No to i tutaj też jest odnośnik do kolejnego źródła, na który ten artykuł się powołuje, więc przechodzimy do artykułu, takiego bym powiedział w końcu, jakiegoś konkretnego, takiego bym powiedział źródłowego,
do artykułu z 1976 roku. Artykuł jest stary, ale bardzo treściwy i bardzo ciekawy, bo po prostu położono na stół muchomory, a także inne grzyby i sprawdzano, ile amatoksyn zawiera się w ich składzie. Okazuje się, że oczywiście w muchomorze czerwonym jak najbardziej znaleziono amatoksyny, ale w ilości 1,1 nanograma na każdy gram świeżego muchomora, zatem niesuszonego. Ale co ciekawe, przebadano także inne grzyby. Tymi grzybami był pieprznik jadalny, czyli kurki, które normalnie wcinacie, sprzedawane są w sklepach, zbieramy wszyscy właściwie pyszne pieprzniki jadalne, pyszne kureczki, a także na liście znajduje się, przepraszam grzybiarze, ale borowik szlachetny, a także pieczarka leśna, muchomor czerwieniący. Właściwie pieprznik jadalny okazuje się, że ma 5 razy więcej amatoksyn niż muchomor czerwony. Bzdura? No nie, takie są po prostu wyniki tych badań. Ale zauważmy, że muchomor sromotnikowy zawiera tych amatoksyn o wiele więcej. W artykule wskazuje się, że 17,5 razy 10 do potęgi czwartej nanogramów na każdy gram świeżego grzyba. Zatem okazuje się, moi drodzy, że muchomor czerwony ma 5 razy mniej amatoksyn niż pieprznik jadalny. Tragedia. Jeżeli mielibyśmy tą liczbę wyrazić w procentach, to jest to 0,0000. Dobra, to już wystarczy, bo przechodzimy na działanie homeopatii. To nie ma nam prawa po prostu zaszkodzić. I zresztą, co sam autor stwierdza, stężenie toksyn w muchomorze czerwieniejącym nie jest zagrożeniem dla konsumentów. Posiłek składający się z kilograma tych grzybów zawiera tylko 0,1% przypuszczalnej dawki śmiertelnej dla dorosłego człowieka. Jak pisze dalej, ponieważ amatoksyny były oznaczone bez wyjątku we wszystkich gatunkach muchomora, rozszerzyliśmy te badania na grzyby gatunków innych niż muchomor, najlepiej na te, które są powszechnie spożywane. I rzeczywiście znaleźliśmy toksyny we wszystkich badanych grzybach. Jak wynika z tabeli, pieczarka leśna zawiera stosunkowo dużą ilość amatoksyn, a znaczne ilości amatoksyn oznaczono w pieprzniku jadalnym i borowiku szlachetnym. No i okazuje się, że Zgret coś tam wie, ale jak się okazuje, przekazuje wam nieprawdziwe informacje. No i okazuje się, że Zgret coś tam usłyszał, coś tam przeczytał, ale chyba nie do końca, bo jeżeli mówimy, że muchomor czerwony uszkadza wątrobę, no to musimy powiedzieć jednocześnie, że pieprznik jadalny uszkadza wątrobę 5 razy silniej. Ale że te uszkodzenia wątroby dążą do zera, czyli właściwie 5 razy 0 wynosi 0. Przykro mi, ale tak to działa. Ale żeby nie opierać się wyłącznie na jakichś przestarzałych metodach badawczych, przejrzałem artykuł z 2022 roku i okazuje się, że artykuł ten nie wskazuje na obecność amatoksyn w muchomorze czerwonym. Po prostu nie wykryto ich w muchomorze czerwonym. Być może autorzy tych badań po prostu nie rozbijali się o jakieś śladowe ilości, no bo po prostu to nie ma żadnego fizycznego prawa działać i zagrażać człowiekowi. Zatem na koniec przeczytajmy jeszcze raz, co ma do powiedzenia stary Zgret na temat muchomora czerwonego. Podstawowymi aktywnymi substancjami chemicznymi w Amanita muscaria są muscymol, kwasy botynowe oraz śladowe amatoksyn zakłócających syntezę białek, przez co powodują niewydolność wątroby. Moi drodzy, bzdura. Muchomor czerwony zawiera głównie muscymol, kwas libotenowy oraz śladowe ilości muskaryny, a nie śladowe ilości amatoksyn. Amatoksyn jest naprawdę śladowe ilości, czyli właściwie ta wartość dąży do zera, pomijalnie mała, zatem takich rzeczy się po prostu nie podaje, bo jest to jedna wielka bzdura. Obecność śladów wysoce śmiercionośnych amatoksyn i falotoksyn typowych dla muchomora sromotnikowego została potwierdzona przez wielu badaczy. No została potwierdzona, ale potwierdzono go także w pieprzniku jadalnym, więc kolejna bzdura. Wielu twierdzi, że skład chemiczny tego grzyba jest doskonale zbadany, jednakże szczegółowe doświadczenia wykazują, że nie jest tak do końca. Działanie poszczególnych składowych owszem jest znane, jednakże podawanie tych substancji o dziwo nie wywołuje skutków, jakich można by się teoretycznie spodziewać. No nie, właśnie wywołuje, ponieważ muscymol daje
odurzenie, właściwości psychoaktywne, kwas nibotenowy także, ale o wiele mniejsze, ale powoduje dolegliwości żołądka, bóle brzucha, wymioty itp. itd. Natomiast muskaryna może oddziaływać na nasze serce, zatem wszystko jest przewidywalne. Muchomorze czerwonym. Zaorane? Sądzę, że zaorane. Mam nadzieję, że już nikt nie będzie mówił, że muchomor czerwony ma zdolność do uszkadzania wątroby, a jeżeli tak mówi, to musi powiedzieć wprost, że pieprznik jadalny oraz borowik szlachetny także tą wątrobę uszkadzają, co jest totalną niedorzecznością, totalną bzdurą. Oczywiście nie polecam zjadania muchomora czerwonego w celach psychoaktywnych, ale moi drodzy, cenię sobie wiedzę, cenię sobie wiedzę naukową, cenię sobie prawdę, dlatego nikt kitu wciskać nam nie będzie, a tym bardziej na naszym kanale Źródła Szczęścia według Chmielewskiego. Gorąco pozdrawiamy.